Na początku pozwolą Państwo, że przedstawię naszych miłych gości. Rozpocznę od współorganizatora, pani Kasi Graczyk z Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Oczywiście w działaniach naszych, bardzo się cieszymy, że możemy w takiej formie współpracować, w naszych działaniach wspiera nas prezydent miasta. I dzisiaj reprezentuje nasz prezydent, pan Kornel Filipowicz, który z pewnością z dziećmi będzie chciał porozmawiać i pewnie złożyć gratulacje. I skład tego jury to pani Barbara Macuga i pan Lesław Kasprzycki. Na tych uroczystości. Ja tylko chcę powiedzieć, że prace, które tutaj wiszą i te, które nie zakwalifikowały się, a ich było bardzo dużo, ponad 100, ile razy? 165. Bardzo dużo prac. To znaczy, że jesteście bardzo pracowici, że jesteście bardzo zdolni i że macie bardzo dobrych nauczycieli i rodziców, którzy was tym wspierają. Przy tej okazji chciałem nauczycielom pięknie podziękować, rodzicom i wam pogratulować. Mamy też dodatkowo bardzo miłego gościa. Może wiecie, kim ta pani jest, bo ma taki bardzo ładny mundur zielony. Pani Leśnik, pięknie. Pani Ania Makielska. Zapraszam. Dziękuję, pani dyrektor. Wsłuchując się w słowa pani dyrektor, nie mogłem oprzeć się takiemu przeświadczeniu, że czyta w moich myślach. Najpierw nagrody, a potem wszystko pozostałe. Dobrze? Świetnie. Pani Leśnik czuwa tutaj nad właściwym przebiegiem konkursu i oczywiście jest naszym autorytetem, jeżeli chodzi o te sprawy leśne, prawda? Otwieramy! Tak jest. Więc zaczynamy. Brawo. Ale zanim wręczymy nagrody, mamy dla was zagadki o zwierzątkach, które tak pięknie tutaj namalowaliście. A są to zagadki, które zaczerpnęliśmy z książki Co pełza i hasa po polach i lasach. Tego ptaszka w każdym miejscu spotkasz, bo to bardzo wścibski plotkarz. Choć znam jego sprawek wiele, nie chcę ćwierkać jak... Ćwierka, kto tam? Zobaczymy, czy rzeczywiście. 22. W ładnym futrze władca puszczy. Jest największy i najtłustszy. Ma rogi puste w środku. W odróżnieniu od zarnych i jelenia, które ma porogi. Błyszczą jej kropki w promieniach słonka. Gdy po łąkach się błąka, lubi pić nektar z wiązki. Za kominem wymyśla słowa. Melodię pisze jego żona. I choć za oknem zima trwa jeszcze, pieśni o wiośnie grają nam. Chociaż wędruje w tempie ślimaczym, czasem winnicę Francji zobaczy. No. No bo domek nosi ze sobą, prawda? Po to zębami do pnia się dorwał, czym już... No już zbierzamy ku końcowi. W zielonym lesie zielony on zawsze w pień stuka z ogromną chęcią. Lecz choć weń stuka przez cały dzień, pień jest wciąż głuchy jak pień. Dziecioło.